Dzień dobry, z tej strony Samorząd Studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa imienia Heleny Gotkowskiej. Z tej strony Adrian Chyłek i Adam Wolos. Dzisiaj odwiedziliśmy Ośrodek Towarzystwa Opieki nad Uciemniałymi w Laskach. Uczy się tutaj ponad 250 dzieci w tym ośrodku, które chcielibyśmy Państwu pokazać, jak działa od kuchni, jak wyglądają ich prace i cały materiał zapraszamy. Niestety nie możemy pokazać wizerunku dzieci, ponieważ wymagałoby to zgody rodziców. Jednakowoż dostaliśmy film, na który została wyrażona zgoda przez rodziców. Jego chcemy Wam zaprezentować. Zapraszam. Jesteśmy w morzu, zjadamy wszystkie dzieci. Lubię kleić klejem kartkę, to lepić z plasteliny, z masy solnej. Konia się nie boję, nie ugryzie mnie. Lubię jeździć kłusem. Lubię grać w piłkę nożną. A jeśli takie gry na myślenie, to lubię szachy. Znaczy, co ja mówię, przepraszam. Piłkę nożną nie mogę, bo nie widzę, ale mogę w golbala. Rzeczą, którą lubię robić bardzo i jakoś sprawia mi to bardzo dużą przyjemność, jest właśnie muzyka i granie na skrzypcach. Matematyka jest dla mnie rzeczą najcudowniejszą, moim ulubionym przedmiotem. Przy niej mogę się relaksować i sprawia mi to dużą satysfakcję i przyjemność. Teraz czekam na wyniki matur i chciałbym później studiować historię. Ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci niewidomych w Laskach. Hrabianka Róża Czacka straciła wzrok w 22 roku życia i zaczęła podróżować po Europie, aby poznać nowoczesne metody pracy z niewidomymi i przenieść je na polski grunt. W 1911 roku założyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi i rozpoczęła dzieło, które zaowocowało placówką szkolno-wychowawczą dla niewidomych dzieci i młodzieży w podwarszawskich Laskach. W 1918 roku powołała Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, które służyły niewidomym na każdym etapie ich życia. Do współpracy zaprosiła księdza Władysława Korniłowicza i Antoniego Marylskiego. Tak zrodziło się dzieło Lasek, w którym współpracują niewidomi, świeccy i siostry. Idea Matki Czackiej jest kontynuowana do dziś, a stworzony przez nią ośrodek należy do najnowocześniejszych w Polsce. Praca z niewidomymi dziećmi zaczyna się w Laskach w dziale wczesnego wspomagania rozwoju niewidomego dziecka, gdzie wkrótce po stwierdzeniu dysfunkcji widzenia u dziecka rodzice mogą uzyskać pomoc psychologiczną i tyflopedagogiczną. W całodobowym przedszkolu dzieci od trzeciego roku życia uczą się samodzielności. Same się myją, ubierają, jedzą. Poznają ludzi, przedmioty, zwierzęta, przyrodę. Podstawowy program jest taki sam jak w przedszkolach dla dzieci widzących. Tu jednak z oczywistych względów jest wzbogacany o wiele zajęć dodatkowych. Są to m.in. nauka orientacji przestrzennej, muzykoterapia, hipoterapia, psychoterapia. Wspólne gry, rytmika, zabawy na przyrządach gimnastycznych zapewniają prawidłowy rozwój fizyczny dziecka i otwierają przed nim nieznany świat, własną obecność wśród innych. Zobacz, co ja z tego zrobiłem. Najważniejszym zadaniem pedagogów jest przygotowanie uczniów do samodzielnego życia we współczesnym świecie. My
najpierw podstawową czynnością, jaką zrobimy, to wskazanie, jakie kierunki i gdzie, w którym miejscu mamy na tej mapie. Szkoła podstawowa i gimnazjum dla dzieci niewidomych realizują program obowiązujący we wszystkich szkołach w Polsce. Ale na lekcjach korzysta się z wielu specjalistycznych pomocy dydaktycznych. Niektóre z nich przygotowane są na terenie ośrodka. Działa tu specjalna drukarnia, dokonująca przeniesienia podręczników i lektur szkolnych na sześciopunktowe pismo Braille'a. Od najmłodszych lat dzieci uczą się czytać i pisać pismem Braille'a, które daje możliwość nawiązywania kontaktu z otaczającym je światem. W szkole dla dzieci niewidomych z dodatkowymi problemami rozwoju umysłowego realizowany jest odpowiedni program. Tu szczególną uwagę zwraca się na indywidualne potrzeby ucznia. Podczas zajęć ujawniają się ukryte talenty. Uczniowie mają też możliwość uczestniczenia w imprezach artystycznych, wzbogacając je niejednokrotnie własnym programem. W szkole muzycznej realizowany jest program wymagany w szkolnictwie muzycznym, umożliwiający przystąpienie do egzaminu końcowego oraz uzyskanie świadectwa szkoły muzycznej pierwszego stopnia. Absolwenci z powodzeniem kontynuują naukę w szkołach muzycznych drugiego stopnia oraz w akademiach muzycznych. W szkole istnieją klasy fortepianu, skrzypiec, organów, fletu, gitary, trąbki i perkusji. Szkoły ponadgimnazjalne umożliwiają wybranie kierunku nauczania zgodnego z zainteresowaniami i predyspozycjami kandydatów. W technikum i zasadniczej szkole zawodowej uczniowie zdobywają umiejętności zawodowe w takich kategoriach jak dziewiarstwo, tkactwo, ślusarstwo, obróbka drewna i metalu, montaż elektryczny i elektroniczny. W technikum masażu uczniowie uczą się anatomii, fizjologii, zdobywają wiedzę o klinicznym obrazie chorób, poznają zasady gimnastyki leczniczej, a na lekcjach masażu przygotowują się do egzaminu dyplomowego. Jego zaliczenie daje prawo do pracy w służbie zdrowia. Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. Uczniowie korzystają z pracowni informatycznych wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt dostosowany do potrzeb niewidomych. Technikum jest nastawione na opanowanie technik informatycznych, umiejętności posługiwania się komputerem i korzystania z informacji multimedialnej oraz na naukę programowania. Po zdaniu egzaminu zawodowego absolwenci otrzymują tytuł technik informatyk. Mogą też uczyć się języków obcych, by po czteroletniej nauce zdać egzamin państwowy lub rozpocząć dalsze studia lingwistyczne. Liceum i technikum przygotowują do egzaminu maturalnego i studiów wyższych. Wychowankowie w Laskach mieszkają w czterech odrębnych domach, internatach. Dziewczęta i chłopcy mają zajęcia, by w przyszłości prowadzić samodzielnie swoje własne gospodarstwa domowe. Na miejscu prowadzone są ćwiczenia korekcyjne i rehabilitacyjne. Szpitalik i przychodnia wraz z okulistyką, laryngologią i stomatologią zapewniają opiekę medyczną. Pracownia psychologiczna poprzez zespół psychologów obejmuje opieką wszystkich uczniów. Która jeszcze moneta ma gładki brzeg? W ośrodku, gdzie przebywa około 300 wychowanków, pracują wykwalifikowani nauczyciele, wychowawcy, specjaliści od rehabilitacji i orientacji przestrzennej. Zakład w Laskach obejmuje profesjonalną rehabilitacją wzroku także słabo widzących wychowanków. Większości z nich udaje się pomóc w lepszym wykorzystaniu resztek widzenia. Ośrodek dzięki staraniom norweskich przyjaciół zyskał salę rehabilitacyjną oraz basen przystosowany do ćwiczeń osób niepełnosprawnych. Większość dzieci przebywających w ośrodku szkolno-wychowawczym w Laskach korzysta regularnie z hipoterapii. Koń i jego ruch
dają zupełnie nowe możliwości, niespotykane w innych metodach terapeutycznych. W Laskach dzieci i młodzież doskonalą swoją sprawność ruchową, korzystając z obiektów sportowych i pomocy wykwalifikowanej kadry trenerskiej. Lekkoatleci i pływacy od wielu sezonów zdobywają medale na zawodach krajowych i zagranicznych. Najpopularniejszą grą zespołową niewidomych jest goalball. To ulubiony sport chłopców.